czeka na Państwa Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Przed chwilą mieliśmy piękne obrazki z memoriału Kamili Skolimowskiej 11, który odbył się wczoraj. W sporcie zawsze jest fair play, w polityce jest troszkę inaczej. Czy pana zdaniem Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin fair play grają z prezesem Prawa i Sprawiedliwości? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że polityka to jest taka dosyć twarda gra, więc tutaj zapewne pani pyta mnie o to, jak chropawa jest ta dyskusja na temat wykuwania kształtu nowego obrazu rządu. Myślę, że te negocjacje w sposób oczywisty przebiegają rzeczowo, merytorycznie, ale też są pełne sporów i widać echa tych sporów również w przestrzeni publicznej poprzez wypowiedzi różnych liderów trzech partii, które wspólnie stanowią obóz Zjednoczonej Prawicy. Także charakter tych sporów mnie nie dziwi. Natomiast to, co mnie martwi i to, co nad czym mogę ubolewać, to jest to, że ta dyskusja, która powinna się toczyć moim zdaniem w cieniu gabinetów i powinna przede wszystkim przebiegać w ten sposób, aby powstał dobry rząd dla Polski na te 3 lata, które przed nami do następnych wyborów, gwarantował Polsce dobre prowadzenie spraw państwowych i spraw obywateli, no że ona się odbywa po prostu za pośrednictwem mediów i media tutaj, a to siłą rzeczy trochę zmienia ten, powiedziałbym, czysto merytoryczny przebieg tych rozmów i powoduje pewnego rodzaju polityzację tych rozmów. Panie senatorze, czego dotyczą te spory przede wszystkim? Czy to są spory personalne, czy to są spory ideologiczne? Mamy do czynienia z 3 warstwami w tej dyskusji. Po pierwsze, kwestie programowe. No to jest naturalne, że do programu dostosowuje się, czyli do zadań dostosowuje się skład kadrowy i kształt rządu. I tutaj ta dyskusja, jak wiemy, jest też się na tym polu toczy. Wiemy z zapowiedzi chociażby Jarosława Kaczyńskiego i innych ważnych przedstawicieli naszego obozu, że mówi się o poważnej redukcji konstytucyjnych ministrów z obecnych 21 bodajże, o ile dobrze pamiętam, do 12-13 ministrów, a więc byłoby to tak zwane odchudzenie rządu, zwiększenie kompetencji tych ministrów, którzy będą, powierzenie im większej liczby działów państwowych. Druga warstwa, która się toczy, to jest właśnie sam ten element odchudzenia rządu i kwestie związane z udziałem poszczególnych środowisk, i to już jest bardziej warstwa, powiedzmy, polityczna, poszczególnych ugrupowań w ramach rządu. Ja czyli mówiąc wprost, panie senatorze, Jarosław Gowin nie chce stracić i Zbigniew Ziobro nie chce stracić, tak? No mówiąc w skrócie, obecni nasi koalicjanci, czyli środowisko pana premiera Gowina i pana ministra Ziobry, mają po 2 ministrów konstytucyjnych. Przy odchudzeniu siłą rzeczy wszyscy będą mieli mniejszy udział w rządzie, w sensie personalnym, liczby osób, które będą członkami rządu konstytucyjnymi. No więc tutaj jest to ten drugi obszar. No i trzeci, również bardzo istotny, o którym może mniej mówi się w debacie publicznej, to jest kwestia funkcjonowania koalicji Zjednoczonej Prawicy, nie tylko w kontekście bieżącego tworzenia zaplecza politycznego dla rządu, ale również przygotowań do kolejnych wyborów, no bo wydaje się, że 3 lata to dużo, ale z doświadczenia wiemy, że ten czas bardzo szybko biegnie i prędzej czy później za chwilę będziemy stali przed wyborami. Będzie rok 2023. W październiku będą wybory parlamentarne, a w listopadzie, czy na przełomie października i listopada, wybory samorządowe. A więc będziemy zaczynali kolejny serial polityczny, czteropolówkę poczwórnych wyborów w stosunkowo krótkim okresie, bo później będą europejskie, no i później prezydenckie w 25. Nie dziwię się, że państwo już rozmawiają o wyborach, bo przypuszczam, że Jarosław Kaczyński do tej pory, przepraszam za potoczność sformułowania, pluje sobie w brodę, kiedy przypomni sobie, jak wielu i jak wysoko polityków Zbigniewa Ziobry czy Jarosława Gowina wpuścił na swoje listy. Panie redaktor, no myślę, że wypowiedź tutaj pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego podczas wieczoru wyborczego, a byłem jej świadkiem, bo byłem na Nowogrodzkiej podczas tego wieczoru, myślę o 13 października ubiegłego roku, że zasługiwaliśmy na więcej. Ja przypomnę, że te pierwsze wyniki wskazywały,
No różne, tam się wahał ten wynik. Ostatecznie się okazało, że mamy 235 posłów. Mamy bezwzględną większość, ale nie jest to większość taka, jaka mogłaby być, przynajmniej sądząc z tych sondaży, które były publikowane przed tamtymi wyborami. I niewątpliwie tutaj trzeba powiedzieć, że wybory nie spełniły czterech czy trzech podstawowych celów. Po pierwsze, nie ma 276 posłów, a to był taki cel, który byłby pożądany z różnych powodów. Po pierwsze, on by dawał rzeczywiście bardzo stabilną większość, a po drugie, no siłą rzeczy PiS miałby samodzielną większość bez koalicjantów. Ja mówię już tutaj językiem polityki. Po drugie, wyraźnie przegraliśmy wybory do Senatu, choć mamy największy klub, ale gdyby nie błędy popełnione w toku kampanii wyborczej, to prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje i to nie jest takie małe prawdopodobieństwo, ale prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, przynajmniej w trzech, czterech okręgach wyborczych mieliśmy absolutnie szansę na mandat, co zmieniłoby układ sił w Senacie. No i po trzecie wreszcie, pamięta pani redaktor doskonale dyskusję, przede mną gościem u państwa był pan Krzysztof Bosak. Otóż było takie przekonanie, że wysoka frekwencja wyborcza spowoduje, że Konfederacja nie przejdzie progu wyborczego. Okazało się zupełnie inaczej i ta wysoka frekwencja dała no, bardzo mocny mandat jak na środowisko debiutujące, a dziś widzimy, że Konfederacja we wszystkich sondażach no, jakby powiększa swój stan poparcia społecznego. I to są te wyzwania i te realia, z którymi po prostu zderzyliśmy się po wyborach parlamentarnych. I to, że no, przebiegły one tak, jak przebiegły, no to powoduje, że dzisiaj powiedzmy no, te dyskusje wewnętrzne są dosyć takie, powiedziałbym, no, męskie. Męska rozmowa, rozumiem. Czy ta męska rozmowa dotyczy także tego, panie senatorze, czy bardziej koalicja powinna iść w stronę sporu ideologicznego, czy jednak ratowania polskiej gospodarki w kontekście epidemii koronawirusa? Bo z kim nieoficjalnie, a nawet czasem oficjalnie rozmawiam z kręgów Zjednoczonej Prawicy, to wszyscy mówią tak, jest absolutny spór, jeśli chodzi o przygotowanie drogi legislacyjnej i takie skupienie się na najważniejszej rzeczy, na wyborze najważniejszego priorytetu, że tutaj do jednej bramki gra Mateusz Morawiecki z Jarosławem Gowinem, którzy mówią po pierwsze gospodarka głupcze, jak to się mówi, że w tej chwili przede wszystkim na tym trzeba się skupić. I jest Zbigniew Ziobro, który no, wymyślił sobie jakąś taką swoją światopoglądową inkwizycję. Czy rzeczywiście tutaj przebiega ta główna linia sporu? Ja myślę, że bardziej jest to taka, powiedziałbym, publicystyczny element tej dyskusji. Otóż według mnie on jest fundamentalny. Tak, ale dlaczego o tym mówię? Otóż widać wyraźnie, że odejście od wartości i odejście od tych założeń aksjologicznych, na których opierał się program Prawa i Sprawiedliwości, premiuje Konfederację, która z kolei wypomina nam niekonsekwencje w tych deklaracjach, które na przestrzeni ostatnich lat w tym zakresie były składane. I to jest jeden obszar refleksji. Z drugiej strony tak zwane pójście w stronę centrum, niekoniecznie oznacza, że w tym centrum jest tyle miejsca, żeby można było tutaj no, zdobyć jakieś niesamowite aktywa. I to jest pewna dyskusja, która moim zdaniem powinna iść w tym kierunku. Oczywiście gospodarka jest niesłychanie ważna w tym okresie i tego absolutnie nie należy kwestionować. Natomiast można budować nowoczesne państwo w oparciu o rozwój gospodarczy i o pewną wolność gospodarczą, która będzie uruchamiała motor przedsiębiorczości, kreatywności Polaków, a z drugiej strony można również być na gruncie ochrony tych wartości, które chociażby są zapisane w polskiej konstytucji, paradoksalnie uchwalonej no, zupełnie przez inne środowiska niż obecnie w Polsce rządzą, tym niemniej jednak jakoś opisującej w zgodzie z polską tradycją historyczną, cywilizacyjną te podstawowe wartości. I z tego punktu widzenia dlatego mówię, że jest to spór bardziej publicystyczny, ponieważ mądre kierownictwo tak dużego obozu i ponoszące odpowiedzialność za współrządzenie musi pamiętać, że musi być między tym równowaga. To znaczy nie można pójść tylko w stronę twardej obrony wartości
i tutaj konfrontacji na tym polu społecznie, która się dokonuje. I nie można też o tym zupełnie zapominać. To znaczy mówię o odwoływaniu się do tych wartości i postawieniu tylko i wyłącznie na gospodarkę, ponieważ to również by doprowadziło do rozmycia tożsamości naszego obozu politycznego i wzmacniałoby w sposób oczywisty naszych konkurentów. Panie senatorze, to jeszcze jedna rzecz, bo teraz też oczywiście zaraz pan powie, że to czysta publicystyka i że przede wszystkim dziennikarze zajmują się tym tematem, ale ja się nie zgodzę od razu z góry. Ale ja nie tego nie powiedziałem. Ale nie. Ja politycy mówię... też mogą publicystycznie podchodzić. No więc o to chodzi. I tutaj też chciałam są pana... są wygodne w dyskusji, też, ale są nieprecyzyjne. Też chciałam pana namówić na pewne zamknięcie tego tematu raz na zawsze, bo coraz częściej w tej chwili Zjednoczonej Prawicy, szczególnie wśród tych młodszych polityków, pojawiają się taki temat, taka dyskusja, kto, i to jest takie też sformułowanie, przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Też mówi się, że teraz na pierwszego wiceprezesa zostanie mianowany Mateusz Morawiecki. Mówi się, że Zbigniew Ziobro walczy o tę schedę. Czy jest w ogóle o co walczyć? Czy Jarosław Kaczyński w ogóle gdzieś się wybiera na emeryturę polityczną? Bo ja w ogóle nie mam takiego wrażenia. Dlatego się uśmiecham, pani redaktor, że ja absolutnie nie mam ani takiego wrażenia, ani takiej wiedzy, żeby pan prezes Jarosław Kaczyński wybierał się, jak pani to określiła, na emeryturę. Ja przypuszczam, że jest naturalną rzeczą w każdym środowisku politycznym dyskusja na temat pewnej naturalnej pokoleniowej wymiany, która dokonuje się w gremiach kierowniczych, niekoniecznie obejmujących samego lidera, natomiast dopuszczających młodsze pokolenia do brania czy dźwigania odpowiedzialności za kierowanie dużą strukturą polityczną. To jest bardzo żmudny proces edukacyjny, po prostu tego trzeba się uczyć, ale nie w sposób taki tylko teoretyczny z książek studiować, to w sposób powiedziałbym taki akademicki, ale przede wszystkim to trzeba mieć coraz większą odpowiedzialność na różnych stanowiskach i to zdobywać, bo to jest unikalna kwalifikacja, unikalna zdolność, czyli to doświadczenie, ta intuicja polityczna, która powinna dobremu liderowi towarzyszyć, pewna umiejętność przewidywania, czasami również pójścia pod prąd, nawet wbrew opinii publicznej, tak aby jednak widzieć całość danego zagadnienia. I taki proces w sposób naturalny się u nas dokonuje. Proszę zauważyć, że w naszym klubie jest coraz więcej bardzo młodych polityków, posłów, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje. No niedawno przecież pan minister Soboń, a więc polityk młodego pokolenia, otrzymał bardzo ważną funkcję rządową, mianowicie z pełnomocnikiem do spraw transformacji bardzo energetycznej. Bardzo ważne funkcje też dostają żony, mężowie, tak siostry, jest. Bratankowie. Pani Kamila Andruszkiewicz na szczęście zrezygnowała z tego stanowiska, panie senatorze, ale pan zawsze tak bardzo rozsądnie się w tych tematach wypowiadał. Czy zresztą Stanisław Karczewski też o tym mówił, że to jest jakaś nieakceptowalna sytuacja, którą trzeba wyjaśnić. Czy Prawo i Sprawiedliwość troszkę przeszarżowało z tym rozdawaniem stanowisk, tak szczerze, z ręką na sercu? Ja myślę, że nie można, że cały obóz przeszarżował, ale po prostu niektórzy koledzy zapomnieli o umiarze i definicja nepotyzmu jest, myślę, dosyć oczywista. No jeżeli ktoś z członków rodziny uzyskuje ważną czy lukratywną posadę czy funkcję w wyniku tego, że krewny pełni ważną funkcję polityczną, no to mamy do czynienia właśnie ze zjawiskiem, które jest powszechnie społecznie krytykowane i mnie nie dziwi ta fala krytyki i dlatego ja bym oczekiwał od kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, żeby w sposób jasny i klarowny na ten temat się wypowiedzieć, a tam, gdzie dokonały się takie rzeczy, żeby doprowadzić do pewnej korekty. Dlaczego? Dlatego, że to podrywa wiarygodność nas jako środowiska politycznego, bo myśmy uzyskali dużą wiarygodność i odnosimy sukcesy wyborcze dzięki temu, że to, co zapowiadaliśmy w kwestiach społeczno-gospodarczych, to realizujemy w naszym programie. Natomiast też odnośnie pewnych standardów w polityce też były bardzo ostre
twarde standardy, które proponowaliśmy i które napiętnowaliśmy u naszych poprzedników czy w innych środowiskach politycznych, gdy rządziły. No więc w tej chwili, jeżeli w naszych szeregach dochodzi do takich sytuacji, no to ta wiarygodność jest wystawiona na szwank. A to jest bardzo groźne, bo w polityce wiarygodność jest bardzo istotna. I stąd dla dobra i dla wiarygodności potrzebne są zdecydowane odcięcia. No, moim zdaniem, to ja się absolutnie nie dziwię, że te sytuacje bulwersują opinię publiczną. No i po prostu sądzę, że tych przypadków nie ma tak dużo. O kilku słyszymy w mediach i sądzę, że tutaj w tym zakresie będą podjęte odpowiednie działania, żeby takich sytuacji w przyszłości nie było. Panie senatorze, ostatnio pojawiła się informacja, która no mnie przynajmniej, myślę, że panu również, zmroziła krew w żyłach. Chodzi o to, że o 25% mniej wykrywalności chorób nowotworowych jest właśnie w związku z epidemią, w związku z tym, że jest gorsza diagnostyka, słabszy dostęp do lekarzy. Czy tutaj pana zdaniem przez ten czas od marca, czas epidemii, popełniono gdzieś błąd, że walcząc z koronawirusem zapomniano o osobach, które tej pomocy medycznej potrzebują znacznie bardziej, o ludziach chorujących przewlekle, o ludziach właśnie na przykład z chorobami nowotworowymi, bo to nie jest tak, że nagle zachorowalność spadła o 1/4, tylko spadła wykrywalność i to jest sytuacja absolutnie przerażająca. Zgadzam się z panią, taka sytuacja no, uzasadniony sposób powoduje, że wpływa na nastroje społeczne, niewątpliwie. I tutaj trzeba powiedzieć w ten sposób, no jeżeli chodzi o ten pierwszy okres walki z pandemią, myślę tutaj od połowy marca mniej więcej, czyli wprowadzenie praktycznie lockdownu na terenie naszego państwa, no to nikt wówczas nie wiedział, jaka będzie skala, zasięg i te podjęte wówczas środki, które no, wraz z upływem czasu, no może się wydają czasami zbyt radykalne, czy zbyt daleko idące w niektórych zakresach, jak chociażby tam, nie wiem, no zakazy chodzenia do lasu, czy tego typu sytuacje, to wtedy nikt tego nie wiedział. I nadal nie wiemy, co będzie dalej, więc tutaj administracja publiczna i przede wszystkim służby sanitarne no, starają się maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo Polaków. No niestety tutaj przy okazji dochodzi do takich sytuacji i każdy z nas, ja też korzystam ze służby zdrowia, czy moja rodzina, no widzi jakie są utrudnienia, tak, że no, umówić się na, można mieć teleporadę, ale na przykład umówić się ze specjalistą jak na wizytę. Jak w ciągu 5 tygodni GUS powiększa się 2 razy, panie senatorze, to teleporada niewiele nam daje. Pytam, czy to jest najważniejsze zadanie w tej chwili dla Adama Niedzielskiego, żeby coś z tym fantem zrobić i zrobić bardzo szybko, bo po prostu umierają ludzie. Tak jest. No moim zdaniem to jest kwestia priorytetowa, poza oczywiście kwestią przygotowania kraju czy ochrony mieszkańców Polski przed pandemią. No, i te służby, które są podległe Ministerstwu Zdrowia i służbą i różnym inspektoratom sanitarnym i agencjom, które w tym obszarze działają, państwowym, no to jest kluczowa sprawa. I tutaj niewątpliwie potrzebna jest moim zdaniem współpraca ze środowiskiem medycznym. Ja się bardzo cieszę, że są konsultacje teraz z lekarzami rodzinnymi. No to jest ten pierwszy front, którym obywatele stykają się ze służbą zdrowia, z publiczną służbą zdrowia. Więc z tego punktu widzenia no podejmowanie działań bez konsultacji z tym środowiskiem no byłoby bardzo trudne. I tutaj pozytywnie oceniam, że minister Niedzielski w tym zakresie zadeklarował chęć współpracy i dialogu i sądzę, że ministerstwo ma doskonałą orientację w sytuacji i też jest pod bardzo dużą presją opinii publicznej, bo kwestia zdrowia, no pani redaktor wie doskonale, to jest kluczowa kwestia w debacie publicznej obecnie w Polsce od wielu lat. Niestety nierozwiązana w dalszym ciągu przez każdy kolejny rząd. Panie senatorze, na sam koniec, czy sądzi pan, że Dariusz Piątkowski, trochę to będzie pytanie retoryczne, bo pan i tak musi go bronić, ale wiemy, że ma być wniosek o odwołanie pana ministra Piątkowskiego, nawet już nie za to, że otworzył szkoły i że przerzucił odpowiedzialność na dyrektorów i samorządy, ale przede wszystkim, że przespał te ostatnie pół roku, nie przygotowując polskich szkół i polskiego systemu edukacji do wejścia w bardzo trudny czas jesiennej epidemii połączonej z zakażeniami grypą, z zarażeniem się
grypą, że jest w dalszym ciągu mnóstwo wykluczonych dzieci cyfrowo, że jeżeli znowu okaże się, że trzeba zamknąć szkoły, to część dzieci po prostu nie będzie miała dostępu ani do internetu, ani do sprzętu, że te 6 miesięcy czasu epidemii po prostu zostało przespane i że Dariusz Piątkowski po prostu powinien za to odpowiedzieć. Ja myślę, że pan minister Piątkowski, słyszymy, że będzie złożony wniosek o wotum nieufności, będzie złożony w stosunku do niego w Sejmie. Mhm. Na pewno da odpowiedź na wszystkie kwestie. Ja sądzę, że ten wniosek jest przede wszystkim motywowany kwestiami politycznymi i taka jest już natura opozycji, że składa te wnioski, zdając sobie doskonale sprawę, że wnioski skutku prawnego nie przyniosą, ponieważ większość absolutnie, trzeba mieć bezwzględną większość ustawową głosów za odwołaniem, czyli 231 głosów w Sejmie, żeby w sposób skuteczny odwołać ministra. A tego opozycja w tej chwili nie ma. Natomiast sądzę, że najlepiej sam minister będzie się bronił. Ja nie jestem specjalistą w zakresie edukacji. Nie chciałbym się tutaj w jakiś sposób ekspercki wypowiadać. Natomiast mam wrażenie, że bardzo wiele szkół funkcjonuje dobrze. Ja bym chciał tutaj podziękować przede wszystkim tym samorządom i dyrektorom szkół, którzy w tych trudnych warunkach zdecydowali się podjąć to wezwanie i w sposób bardzo merytoryczny i fachowy, jednak mimo wszystko przygotowali. No nie mieli wyjścia. Przepraszam. Swoje placówki do przyjęcia dzieci od 1 września. Coś mi z głosem siadło, pani redaktor. Dobrze, to już będziemy kończyć, nie będę już pana męczyć. Czyli rozumiem, że według pana Dariusz Piątkowski na dymisję nie zasługuje i te wszystkie argumenty, które przetoczyłam, chociażby przygotowania cyfrowego polskich uczniów, trzeba odrzucić. No tutaj w tym zakresie dużo się dzieje, jednak i samorządy i różne fundacje wspierają możliwość rozwoju dostępu do internetu. No oczywiście państwo mogłoby w tym zakresie znacznie więcej zrobić i skoro miałoby być zdalne sterowanie, nauczanie, to powinno być przede wszystkim udostępnienie infrastruktury do tego, aby młodzież mogła korzystać. No wiemy, że są niestety dzieci, które nie mają dostępu do internetu, czy nie mają dostępu do sprzętu komputerowego, a więc do tych komputerów, czy do jakichś iPadów, czy w jakiś inny sposób. No i to niewątpliwie utrudnia te lekcje online. Ale mogę pani na koniec powiedzieć, że byłem w jednym z liceów, w którym uczy się moja córka i tam rodzice podjęli taką inicjatywę, żeby na przykład nauczyciel, który prowadzi lekcje w realu, to znaczy z udziałem uczniów, jednocześnie ta lekcja była transmitowana przez program Zoom i tak, żeby ci uczniowie, którzy ze względów właśnie zdrowotnych, z ostrożności, mają gorączkę, lepiej, żeby nie poszli do szkoły, mogli z tej lekcji korzystać. No i to się spotkało z bardzo dobrym przyjęciem, bo w ten sposób... To jest fantastyczny pomysł, panie senatorze, tylko to nie rodzice powinni wpadać na takie pomysły, a właśnie Ministerstwo Edukacji, moim zdaniem. Ale dobrze, to już jest temat na kolejną dyskusję. Panie senatorze, dużo zdrowia, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość, państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Do zobaczenia.